Drodzy Ukraińcy, bracia, przyjaciele, przepraszamy Was za wysypywanie zboża na tory. Przepraszamy też za zablokowanie granic. To w tej ciężkiej sytuacji, w tej sytuacji wojennej było po prostu głupie, ale to działania pożytecznych idiotów Kremla. Słuchajcie, ja tak symbolicznie zawiążę nasze flagi, polską, biało-czerwoną i ukraińską, właśnie na znak tego sojuszu. Sojuszu, który odstrasza Putina. Bo Putin wie dokładnie, że jeżeli Ukraina z Polską będą trzymały właśnie tak jak ten węzeł, tak w mocnej relacji będą się trzymać, to wtedy ma mniejsze szanse. I dlatego on nas próbuje skłócić. On chce, żebyśmy byli poróżnieni. On chce, żebyśmy siebie nienawidzili. Słuchajcie, nie możemy ulegać ruskim prowokacjom. Nie możemy ulegać rosyjskiej propagandzie. Zobaczycie, pod tym filmikiem będzie dużo hejtu. Sprawdźcie te konta. To są puste konta z farm troli i właśnie taki jest ich cel, żeby nas poróżnić, żebyśmy się nienawidzili. Ale dzięki tej relacji, silnej relacji, silnemu sojuszowi damy odpór rosyjskim bandytom. Sprawmy, żeby ten węzeł był silny, najsilniejszy. Wtedy Putin będzie bardzo zły. Bardzo będzie zawiedziony i się cofnie. Największym wrogiem Putina jest silna Europa i silny sojusz Polski z Ukrainą. Wtedy ten węzeł będzie naprawdę mocny. Sława Ukrainie i niech żyje Polska!